Dzień dobry, dzień dobry. Chcę Wam dzisiaj przedstawić BMW G05. Zobaczcie sobie, jaka zacna fura. Jakie potężne hamulce. Hamulce mają 395 mm. Co tu z Kamilem działamy? Wujek zrobił hamulce, a my z Kamilem wymieniamy co? Bateryjkę. Otóż Kamil, pokażemy Wam. Bateryjka od systemu alarmowego SOS. Instrukcja BMW mówi, żeby zdjąć podsufitkę i tą baterię wymienić. No my idziemy troszeczkę na skróty, także zapraszamy do oglądania odcinka. Podobno trzeba tylko błędy skasować. Kurwa wypadł. O, mam. Dobra, Kamil. Ja pierdolę, pojedzie. Składa sobą. Tak, składa. Wiesz, no robisz to na czuja, tak. A, no to trzeba. Aha, to się musi tam wsunąć po prostu, wiesz? Dobra. No i co, bateryjka wymieniona. I pokażemy Wam tu fajne rzeczy, które w tym X-ie są. W ogóle X nam się podoba nawet. Może nie z zewnątrz, że jest taki duży, ale jeśli chodzi o środek, no to petarda, tak? No. No dobra, Kamil, to pokazuj, co tutaj możemy. Zobaczcie tutaj sobie jedną rzecz. Fajna. Nie dość, że samo to jest elektryczne. To jeszcze jest taki przycisk, jak coś chcemy... Jak coś chcemy załadować, to samochód się obniży. Za chwilę powinien pójść w dół. Zobaczcie sobie, przód już poszedł. Tył idzie w dół, zobaczcie. No i szczerze, jest dużo, dużo niżej. Można fajnie coś załadować, nie? No. Tu możemy sobie otworzyć. O, proszę bardzo. No i co najfajniejsze? Zadziała czy nie? Głębiej. Nie, za płytko, Kamil. Musisz... O, teraz. Nie, no dobra. Tak. Przecież nie mam wrażenia, że zrobiłem płycę. No dobra, nieważne. No. Namachałeś się tą nogą, daj spokój. No i dobrze, dla zdrowia. No. Dla zdrowia. A otworzy się tak też? Tak, nie? Musisz czekać chwilę. Powinien się otworzyć za chwilę. Coś ty masz z tym machnięciem, pokój. A, bo... O, bo widzisz, bo ty klikasz tam przyciski. Cyk. Ale to on i tak powinien, poczekaj. Proszę bardzo, widzisz? Nie, to musi być noga odpowiednia, Kamil. Jak ja tu macham, a ty tam guzikiem zamknij. No dobra, zamknij, wejdziemy do środka, pokażemy Wam fajne rzeczy i jedziemy na przejażdżkę. Coś masz z tą nogą nie tak, no dobra. Zaraz coś tam urwę. Dobra, pokażemy Wam w środku jakieś tam rzeczy i zabierzemy na przejażdżkę. Rzeczy, które nam się podobają, no to są takie, słuchajcie, rzeczy. No to, że jest podgrzewana kierownica. To, że jak zrobimy podgrzewany stołek, to się grzeje tutaj. Grzeje się też tutaj. Jest to bardzo fajne. A jedną z fajniejszych rzeczy, które Kamil uznał, że jest fajną, to jest, słuchajcie, grzanie tutaj. I chłodzenie też. Także możemy sobie jakiś napój w czasie jazdy schłodzić latem. Zimą możemy sobie podgrzać kawę na przykład. No i to nam się bardzo podoba. No i ogrzewane wiadomo. Tak, to już o tym już mówiłem. Z lewej, prawej. To jest fajnie, że jest tu wysoko, a nie gdzieś tutaj trzeba się schylać, bo żeby otworzyć bagażnik z przycisku. Tak jest, także no jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj z tyłu. Tak to wygląda. Fajnie to wygląda wszystko, także tak. Tam pan coś przyniósł, coś płatnego. Zaraz zobaczymy. Widzę, coraz więcej gestów znasz. No, poznałem nowy gest. Poczekaj, i co? O! Znak wiktorii. Kurde. O, ty. A.
Ty to nogą tylko machać. No widzisz, z tymi gestami. No i dobra, i to mi się podoba, proszę pana, no. Powiem tak, te X5 tak urosły po prostu, że są tak wielkie. Słuchajcie, ostatnio wjechaliśmy takim X-em na wymianę oleju na stanowisko do Kamila. Kurde, powiem ci, te stołki też dżeją. I przenieśliśmy się na kanał. Jest tak wielki. I powiem wam, że ta wielkość po prostu mi się nie podoba, jeśli chodzi o taki samochód użytkowy na co dzień. Ale jak tutaj do środka weszliśmy z Kamilem, to mi się ogólnie podoba. No tak. Konfiguracja chyba, wiesz, jest taka fajna, że mi się podoba. A to zobacz, w ogóle masz poziomy wysokości auta, sobie reguluje. No tak. O, cyk. A widzisz? O, i jesteśmy tak. Aha. No, rzeczywiście no, idzie w dół. To jest. No i to mi się podoba. W górę chyba. No to nie wiem, czy w górę. Dobra, zrobimy go na poziom taki standardowy, tak? I sobie idzie. No i czuć to, nie? Czuć, tak, tak, nie tak. Jest jakaś lipa. No dobra, podoba mi się to. No dużo tu jest takich rzeczy, trzeba by spędzić chyba ze 2 dni jeżdżąc tym samochodem, żeby przynajmniej coś tutaj się nauczyć. No może nie, nawet nie tyle jeżdżąc, co sobie czytając instrukcje, no pewnie z samych tych gestów jest ileś tam, można by się tego pouczyć. Tak jest, na tą chwilę nie będziemy się uczyć, bo i tak takiego auta nie mamy, więc nie wiem, czy jest sens, nie? Ale za każdym razem, jak jeździmy takim samochodem, to czegoś nowego się dowiadujemy. No i będziemy wam przekazywać. Zwłaszcza osobom, które też nie wiedzą, że są jakieś takie fajne rzeczy. No bo jest gro ludzi, którzy na co dzień użytkują takie samochody i na pewno mogą tam w komentarzu napisać, co tu takiego fajnego jeszcze jest, no dodatkowego, tak, nie? No teraz wracając jeszcze do środka. No Kamil tutaj porównał do auta, które testowaliśmy niedawno, czyli G12. Tylko że jest różnica też w roku produkcji, nie? Który tam był rok? 16. No i zobacz, tam było panel był pół dotykowy, pół analogowy, a tu tak. Jest w pełni analogowy. Więc to nie ma kwestia, że jest bardziej nowoczesny czy coś, tak? Jest no po tak. Po prostu inaczej zaprojektowany. Bo... No tak, no tu są już te zegary nowe, nie? Takie jak w Empowerach. Tak, tak. A tam były jeszcze takie, raczej no też były cyfrowe, ale na wzór analogowych, nie? Okrągłe, nie? Tak. No tu, ale kierownicę masz okrągłą, nie? No tak. Bo w X-ie, pamiętasz? Ale to był elektryczny. No tak, no ale niby to było podyktowane tym, że lepiej te zegary widać, coś tam coś. A no tak, nie? Rzeczywiście, bo one nawet były na kształt tych zegarów, tak, nie? Tak. Faktycznie. Ale też tutaj duży komfort jest. No wiadomo, no. Kurde. No te kamery, tak samo te kamery jak w tej 7 tutaj są, które są takie wirtualne. Aha. Pokazują wszystko. No nie będziemy powielać w każdym odcinku to samo. No tak, tak. No co, powiem wam tak. Mówię do Kamila, wiesz co, weź tam w instrukcję wymiany baterii w systemie alarmowym. No to trochę opowiedz może o tym. No, bo jeszcze coś tam miałeś informację, że no, bo tutaj się coś wyciąga i jest, nie? Ja wchodzę w tą instrukcję, a tam milion czynności, opuścić podsufitkę całą. Zdjąć boczki. No bo to do opuszczenia podsufitki, nie? Trzeba tutaj te ta. Słupki i tak dalej. No i aż się złapałem za głowę, bo ja nie przepadam za takimi robotami właśnie wnętrza, nie? Ale to nikt nie przepada, ani no Sebastian, nie. Ja też nie przepadam, no ani tak. Wujek. No bo to jest takie, no że w instrukcji no masz spinkę, tak? I musisz coś pociągnąć, no. Ciągniesz lekko, nie idzie. Ciągniesz mocniej, wyjdzie i coś się jeszcze połamie przy okazji. Patrz, utrzymuje mnie tu w pasie też, widziałeś? Niewdzięczna. Znaczy to też, ale tu lepiej to działa niż tam w 7, wiesz? No też jest nowocześniejszy samochód. No i tak to jest z tymi spinkami właśnie. No. No ale dobra, mówię, Kamil, pokaż mi, gdzie jest ten moduł. No tu, ja mówię, dobra, dawaj, chodź tutaj, ja pójdę po cwaniacku po prostu. No i co, udało się. No udało się. I też nic nie uszkodziłem.
Czy wiesz co, chyba chodzi o to, żeby nie pogiąć podsufitki, no tak, wiesz, nie pozałamywać tak. I tak dalej, bo rzeczywiście to jest na, ta podsufitka jest na takiej tekturze i tą tekturę można połamać i tak naprawdę trzeba naprawdę umiejętnie to zrobić, żeby nie uszkodzić. Ja już wielokrotnie takie coś robiłem, akurat nie wymieniając baterię, tylko na przykład naprawiałem kabelki w 90 na przykład, aha, bo też tam jest tak właśnie, trzeba wejść, podejrzewam, że według instrukcji też trzeba właśnie opuścić podsufitkę. Aha. No bo we 61 na przykład, no to wiesz, sobie głośniki wyjmujesz i sobie wyciągasz, nie? A we 91 nie ma takiej możliwości. Mhm. No dobrze, w każdym razie operacja się udała. Dodatkowo tutaj wujek wymienił tarcze hamulcowe i klocki. Powiem wam, że cena jest naprawdę potężna jak te tarcze hamulcowe. Można powiedzieć, że w zamienniku, ale w zamiennik to był Brembo. Nie chcieliśmy tu zakładać jakiś Boscha czy cokolwiek. Jeśli chodzi o zamiennik, tylko postawiliśmy na Brembo, bo pan chciał zamienniki, żeby było taniej. Więc to wyszło w granicach chyba, zaraz powiem, w granicach 4200 czy 4300. Aha. Jakoś tak. Z oryginału wyszłoby 6500 po naszych zniżkach, powiem tak, bo gdybyśmy zniżek nie robili, to same klocki kosztują ponad 2000. Same no to klocki. Jest coś. To jest naprawdę, powiem wam, grubo. No niesamowite. No niestety, chcąc mieć taki samochód, trzeba być przygotowany na... mieć pełną kiermanę. No. O. A jaki tu jest silnik, orientujesz się? No to jest, Kamil, 3-litrowy diesel. Okej. Okay. Tu jest oznaczenie 3.0, nie? Okej. Okay. 6 cylindrów. No tak, B57. Tak jest, zresztą czuć jak to idzie, zobacz. O, przez chopkę przelecieliśmy, nie? Mm. Jest jednak ten komfort. To jest na standardowym, nie? Tak, można jeszcze zrobić jej komfort. O. A, bo tu się ale chyba... tu sobie można podnieść zawieszenie. A, no tak. Teraz jeszcze... to opuściłem. Teraz nie? Opuściłem, tak. Dobra, nie będziemy kombinować. Tu jest adaptacyjne, tak. Kurde, powiem wam naprawdę, wypas. Wypas. No ale dobra, tak jak już wspomniałem, nie będziemy tutaj na jakimś jeździe testowej na docieraniu hamulców jeździć, próbować. Chcieliśmy wam pokazać właśnie furkę taką nowoczesną, bo też nie mamy za dużo czasu na takie rzeczy. Trzeba by poświęcić sobotę czy niedzielę, a też mamy swoje życie. Chcemy odpocząć. I tyle. No mam nadzieję, że odcinek się podobał i że chcecie, żebyśmy pokazywali wam takie furki. Nie tylko nowoczesne. Jak starsze przyjeżdżają też. Tak jak na przykład E28, które wam pokazaliśmy. Stali widzowie dobrze wiedzą, pamiętają i na pewno oglądali. No my jedziemy do roboty. Pamiętajcie o lajkach, subach, komentarzach. A my się żegnamy i życzymy wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.